Zobaczą Państwo film sprzed 10 lat. Strzęp filmu. 2,5-godzinne opowiadanie, któremu brak 1/5. Ta 1/5 z 1977 roku, gdy film unicestwiono, nie zostanie odtworzona nigdy. W miejscu scen brakujących usłyszą Państwo głos tłumaczący pokrótce, co miało być. Kończymy na Srebrnym Globie w roku 1987. Spadło z chmur w nocy, z wysoka. Byli blisko, polowali. Rano znaleźli w drzewach. Trzepotało, piękne. Jechał 2 dni w śniegu, zmęczony. Pomyślał, dla nich, na pewno. Co to jest? Mówisz, że widzieli, jak spadało? Nie mogli widzieć. Może widzieli gwiazdę. To jest bardzo stary przedmiot. Nie mógł spaść teraz. Kiedyś tam. Widzieli wszyscy? 2 dni temu. W nocy. Rano znaleźli. Tylko dla nas. To jest sprzed 50-60 lat. Mały sprzęt przekaźnikowy MSP. Tytan beta tak się węglił lub coś w tym rodzaju. Startowało to z podstawki na 6 dyszach. Ciebie już chyba nawet o tym nie uczono. Dlaczego to spadło teraz? Mogło błądzić, szukać przyjmującej stacji, ale nie 50 lat. Chyba, że... Jeżeli oni mówią prawdę... Oni zwykle nie kłamią. Jeden ze starszych aparatów powinien to rozgryźć. Jeżeli nie spalił się mózg, powinien nam podać informację, skąd to się wzięło i dlaczego. Powiedz jej, że ja proszę, aby nie przekraczała progu. Tu jest za dużo instrumentów. Rozregulują się. Chyba, że przyjdzie do ciebie. Ona nie przychodzi do ciebie, chłopcze. Ona przychodzi po ciebie. Ty nie rozumiesz. Ona jest moja. To ty jesteś ich. Idź, ubierz się, na dworze jest mróz.
później. Co będzie, jak ci nie zostanie żadne z tych chemikaliów? Może wolność? Mogliby nas pozabijać, pozabierać te chemikalia, albo ukraść je podczas snu. A jednak nie. My jesteśmy ci, którzy dają. Ci, którzy nie muszą brać sami. Obcy jak drzewo. Trzeba nas poznać, oswoić, zatruć, zbliżyć, ogarnąć. Czy jesteśmy ostatnimi z tych, którzy zachowają władzę? Czy pierwszymi z tych, którzy są bezbronni? Pod włazem, w który wchodzą dwaj astronauci, jest laboratorium naukowe. Ogromna hala, wypełniona maszynami nasłuchującymi głosów z przestrzeni. Tylko jedna z najstarszych maszyn, nieużywana od dziesiątków lat, potrafi odczytać to, co znajduje się we wnętrzu pojemnika przyniesionego astronautom przez jeźdźca. Jest w nim pamiętnik, a raczej szereg półprzeźroczystych płytek z utrwalonymi jak przez kamerę obrazami. Pierwsze z nich ukazują lot kosmicznej kabiny, utratę przez pilotów kontroli nad nią i rozbicie się w górach. Z tego materiału zachował się jedynie fragment. Ja widzę. Piloci wydostają się z roztrzaskanej kabiny. Dokoła nich są góry, a powietrze nie nadaje się do oddychania. Pozostawiają przy kabinie zabitego dowódcę wyprawy, Otamora, wytaczają z rakiety pojazdy, na których zjeżdżają w dół. Jeden z astronautów, Tomasz, jest ranny. Druga rakieta lecąca w ślad za nimi rozbija się w górach i wybucha. Czy ci, którzy w niej zginęli, Remognerowie, byli ścigającymi czy przyjaciółmi? Ta planeta tak doskonale przypomina Ziemię. Dlatego została wybrana, by założyć na niej nowe życie.
Jednak jadące w stronę morza pojazdy natrafiają na zwalisko kamieni, napiętrzone tak, jakby były architekturą, jakby istniała tu kiedyś cywilizacja. Przy tych ruinach ranny Tomasz gorączkuje, ma zwidy. Wydaje mu się, że zabici astronauci, Otamor, Remognerowie, idą ku niemu, idą po niego. Otamor go broni, Remognerowie chcą go zakuć w kajdany. Otamor się nie mylił. Tym się daje oddychać. Będziemy żyć. Zaczekaj. Pamiętasz człowieka rodzącego się? Ojciec obdarza siemionami, nasionami, pełnymi wszystkich możliwości. To, co każdy pielęgnuje, zobaczy, jak wzrasta w nim i przynosi mu owoce. Jeśli roślinne, będzie rośliną. A jeśli zmysłowe, będzie zwierzęciem. Jeśli racjonalne, istota jego stanie się czymś niebiańskim. Jeśli wreszcie intelektualne, będzie aniołem. Albo synem człowieka. Może jest pora, by powiedzieć, że Rzeczpospolita jest w prawdziwym niebezpieczeństwie. Że jesteśmy tchórzami, którzy muszą bronić odwagi, płci, świadomości, urody, ciała, poszukiwania, miłości, czego zdobywanie mimo wszystko może się stać bohaterskim przeznaczeniem. Ale wypowiedzieć te słowa, to ukazać, jak smutni jesteśmy, gdyż ci spośród nas, którzy wierzą najbardziej, spędzili swoje lata na mówieniu o strachu, niemocy, głupocie, brzydocie, miłości własnej i apatii. Choć było to naszą próbą zobaczenia surowego tej rzeczywistości, której istnienie może zależeć od uczciwego życia, naszej pracy, naszego własnego honoru, pozwalającego nam wypowiedzieć nie więcej, niż widzieliśmy sami. Było.
gdzieś. Nie sądzę, by jakikolwiek sygnał mógł się przedostać przez kopertę radiacji otaczającą tę ziemię. Oni spadając, znaleźli się na moment nad równiną. Nie czapni! Fala odbiła się. Chwyciliśmy ją. To oni stali nade mną. Otamor szedł martwy, aby mnie zabrać z sobą. Może ktoś odbija i wraca. Fala nie tylko elektromagnetyczna. Może wracają piony tworzące obraz martwego. I co? A ja czyż? Przecież wiesz, że nie ma rzeczy, której byś nie powiedział, a która nie miałaby choć cząstki prawdy w sobie. Właśnie dlatego, że jesteś w stanie ją wypowiedzieć. Chodźmy go! Nie zapominaj, od czegośmy uciekli. Właśnie, abyśmy mogli powtarzać bezkarnie to, w co wierzymy. Nie zapominaj. Cokolwiek nie powiesz, wszystko jest prawdą. Póki tego nie wypowiesz, aby nam narzucić swoją wolę. A ja nie wierzę w nic. Skoro to mówisz, patrzysz w siebie. Jeżeli patrzysz w siebie, nie jesteś ślepy. Dlatego tu uciekasz razem z nami. Tak. Ty umierasz, bracie. Przecież we wszystkim, co mówię, jest prawda, skoro umiem ją wypowiedzieć. Bo wolność jest i leży w ciemności. Odwraca się od pożądania ciemności, by skłaniać się ku pożądaniu światła. Ogarnia światło swą wieczną wolą, a ciemność usiłuje pochwycić światło wolności i nie może tego uczynić, gdyż zamyka się sama na sobie ze swoją rządzą. Ponownie staje się ciemnością. Zrywa się wiatr, zapada noc. Deszcz zamienia się w ulewę, ulewa w huragan. Tomasz umiera. Nim umrze, Marta błaga, by zostać z nim sama. Kocha go, przywiera do niego, chroni go swym ciałem. Rzeka obok nich huczy, wzbiera, wylewa. To potop.
Musimy iść. Tu nie można przeżyć. Nie mamy szans. Dopiero tam, nad morzem, gdzie mieliśmy wylądować. Chodź. Trzeba będzie cię nieść, a to wyłącz. Mówiłem ci, wyłącz, ty głupi. Boże, widzę, Boże. Jerzy, Tomasz rośnie szybciej niż rósłby na ziemi. 6 miesięcy ma wzrost rocznego dziecka. Jerzy, czy może tak być, że my pomrzemy, a ono zostanie samo? Marto, teraz jest pora deszczu, będzie padać. Pół roku czekania to długo. Możesz zginąć, my możemy zginąć.
A wtedy? Marto, czy tak? Marto, czy tak? Tak. Zabrałem kamery Marty i Piotra. Ich przestało interesować rejestrowanie tego, co z nami się dzieje. Przelałem ich pamięci w jedną moją. Wymazuję nieistotne fragmenty, zostawiam jądro. W tym rejestrowaniu widzę jedyny sens, mój własny. Muszę być ostrożny. Ich tak wiele to kosztuje. Mnie tak mało. Dlaczego? Nic, a nic. Niczego nie wymagam. Nie wierzę w nic. Wierzę tylko w naszą, moją, doskonałą wolność. Piotr mówi, że kiedyś, dawno, bardzo dawno, mógłbym być mnichem, bo nie jestem jeszcze mężczyzną, a już jestem stary. Bo jeśli zapomnieć, dlaczego tu jesteśmy, to być takim ja jestem. Bo przecież to nie my zagubieni jesteśmy w kontemplacji świata. To on zagubiony jest w naszej kontemplacji. Ziemio. Ze mną uczyć, Tomaszu? Mogę oddychać bez tego! Co to jest naprawdę ziemia? Ziemia? Co to jest? Stary człowieku! Ziemia to jest to, co ja czuję do ciebie! Wy żyjecie! Mój ojciec umarł! Marta, mów do mnie. Marta, mów coś. Tak. Marta, milcz. Marta, śmiej się. Marta, płacz.
można myśleć, jedynie gdy się wierzy. Nie ma myśli bez wiary. Jedynie ten, kto ma wiarę, ma myśl. To więc wiarę trzeba chcieć poznać. Można wierzyć jedynie, gdy się jest zakorzenionym. Jedynie ten może wierzyć, kto ma swoje zakorzenienie. To więc zakorzenienie trzeba chcieć poznać. Można mieć swoje zakorzenienie jedynie wtedy, gdy się czyni. Ten, kto czyni, ma korzenie. To więc czynienie trzeba chcieć poznać. Wszystko jest tak samo jak na Ziemi. Ten sam chaos, ten sam brak prawdy, to samo kłamstwo. Ty ją kochasz. Przecież kochać, czyli chcieć być wchłanianym przez kogoś całkowicie. Bo kochać, to czujesz się za tego kogoś całkowicie odpowiedzialny. A można też brać namiętnie, bez miłości. To wtedy słowo to nie znaczy nic. Zamienia się w zło i nienawiść. A przecież po tośmy się tu dostali, by nie nienawidzieć nikogo. Ty. Jak możesz tu być tak szczęśliwy? Który tu nic nie masz. Ja mam was. Tak? Masz nas! Czyli masz to, co my mamy! Czyli nic! 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 Jerzy, się nawet nie bronisz. Ziemio.
Ja go tu znalazłam. Pewnego dnia, kiedy anioł śmierci przyszedł do Salomona, spojrzał na jednego z jego dworzan. Któż to jest? Zapytał dworzanin. Anioł śmierci, powiedział Salomon. Wydaje mi się, że spojrzał na mnie. Rozkaż więc wiatrowi, żeby mnie zabrał stąd i przeniósł do Indii. I Salomon zrobił to. A wtedy anioł śmierci powiedział. Dobrze na niego tak długo patrzył. Wynika ze zdziwienia nad nim. Bowiem rozkazano mi dostarczyć jego duszę z Indii. A tymczasem on jest tu, przy tobie, na twoim dworze. To prawda! Będę miała dziecko. Twoje. To będzie moje ostatnie dziecko. I nie mów nic przez chwilę. Chcę raz jeden być w zgodzie ze sobą. Pomóż mi. Do tej pory nie pozwoliłeś się pomalować. Teraz... Czy mogę? Mogłeś go zabić, Piotra. Wtedy, kiedy chciał pozostać ze mną sam, pierwszy raz. Я тоже не разумею.
przecież tu jest zupełnie ciemno. A jednak powiem, może bezładnie, ja, człowiek wolny, człowiek beznamiętny, jestem ranny, ranny jak zwierzę, cierpię jak zwierzę, jak Piotr. To, co przyniosłem ze sobą, to był chaos, wszelki ład, wszelka pogoda, jasność, wszelki spokój odeszły, jakby z jej śmiercią zszedł. Koszmar bez snu, sen bez jawy, jawa bez sensu. Uczono mnie, że oko świata patrzące na mnie jest tym samym okiem, którym ja patrzę na świat. To oko nie jest pogodne, ani złe, ani czujące, ani wyczekujące. Jest obojętne jak woda. Pozostanę w nim, jak długo będę umiał. Pójdę w góry. Będę szukać kruszców, które się im przydadzą. Będę myślał. Tak. Będę myślał. Będę czuł się roztopiony w was. Skałą. Trawą. Będę czuł w sobie nieczłowieczą waszą przejrzystość. Będę czuł nieprzenikniony wiatr, całkowity chłód. Jestem nikim. Nienawidziłem, pogardzałem wojującymi. Teraz ja sam jestem godny pogardy, bo wojuję sam ze sobą. Istnieje cierpienie, lecz nie ma podmiotu cierpienia. Istnieje działanie, lecz nie ma podmiotu działania. Istnieje ukojenie, lecz nie ma człowieka, który je osiąga. Istnieje droga, lecz nie ma tego, który nią wędruje.
znów wróciłeś, stary człowieku. Proszę. Proszę. Tańcz się dalej. Znów wróciłeś. Jestem Ada. Ostatnia córka Marty. Dlaczego ty nigdy nie umierasz? Dlaczego nie umierasz? Dlaczego nie rozumiesz tego, co sam nam dałeś? Dlaczego nie jesteś w tym, co jest? Tylko gdzie indziej, gdzie nie ma nic. Nic. Zwierzęta w lesie. Piotr dał nam osiedle, rozum i łuk. Ty będąc stale, kazałeś nam pamiętać. Dlaczego ty nigdy nic nie mówisz? Samego siebie. Nie. Nie. Nie! Przyjdź. Która trwasz nieruchomo. A przecież z każdą godziną zbliżasz się do mnie. Czuje ogień. Ona służy ogniu. Ona oddaje się mnie. Bo ja panuję nad ogniem. Boją się mnie i jego, bo odgrywa Marty, ciebie, deszcz. Kochaj mnie. Ja kocham wszystko.
Przeklinam ciebie! W imię starego człowieka! Powiedz coś! Powiedz coś! Zabijcie! Zabijcie go! Człowiek modli się za was. Coś, co chciał narysować, bo zapomniał pisania, że zło, zło. Przebacz mi. Nie patrz na mnie w tym malunku, w tym stroju, w tym upodleniu. Szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie był znalazł! Rejestruj uważnie, bo rejestrujesz u Boga i zwierzę. Ty tak samo się bałeś na ziemi? Tak. Stamtąd było przyjść. Tak. Ty tam wrócisz. Nikt nie wraca donikąd. Mówiłem ci nieraz. Ty nie musisz mówić prawdy do końca. Ty jesteś stary człowiek, ale powiedz mi, skąd ty wiesz wszystko? Bo wieczność jest stanem równoczesnego posiadania wszystkiego. A to... Thank you.
Ja jestem Tomasz II. Syn starego Tomasza. Trzeci Tomasz. Ja nie rozumiem, kiedy tak mówisz. Nikt ciebie nie rozumie, nawet Ada. My się boimy za długo patrzeć na twoją twarz. Ja nie umiem wam się przeciwstawić, trzeci Tomaszu. Tu coraz duszniej, niecierpliwiej. Tak. Tęskniej. Bo ty jesteś stary człowiek. Pobłogosław mnie, stary człowieku. Jak? Stary Tomasz był gnuśny! Nie próbował powiększyć kraju, w którym żyjemy. Nie chciał poznać, co jest dalej. Dalej, dalej i dalej! Jakby się bał. Jutro może będzie spokojne. My przeprawimy się tam, na drugą stronę. Tam, po drugiej stronie, w pogodne dni. Coś majaczy. A jeśli nie ma drugiej strony? Musi być. A, masz rację. To ja zapominam wciąż, że wiem wszystko, a nie rozumiem niczego. Chcesz zobaczyć Martę? Ja nie muszę. Ja wierzę. To matka Marta stworzyła wszystkie strony świata, a my musimy je poznać, ponieważ one są dla nas. Co ty robisz, Ado? Gniewaj się na mnie, stary człowieku. Dziecko, ty mnie nie słuchasz. Wiem. Ty nie możesz powiedzieć wszystkiego. Ty tam wrócisz. Nie wróć. Ty jedna nie wróć. Jesteś moją córką. Wszyscy jesteśmy twoimi dziećmi. Któryś pokazał nam, co jest dobre, a co złe. Powiedz, dlaczego was wygnali z ziemi? Ja jestem piękny. Ja jestem młody. Ja umiem to, czego nikt nie potrafi. Błogosławieństwo ludzi. Niech będzie z wami.
Po drugiej stronie. Znaleźliśmy. Tam. Wielkie osiedla. Hasto. Jakul. Tam. Wszyscy zginęli. Tam. Tam. Potwory. Mają skrzydła. Czarne. Jednogo po środku czoła. Lecą. Lecą za mną. Zniszczyć. Zniszczyć ludzi. Śmierć niosą, panie. 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 To wiatr? Panie, nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź, panie. Ja jestem lepszy od ciebie i dlatego będę mógł ciebie odegrać. Ziemia? Ziemia? Ziemia! Ziemia! Ziemio! Ach! Ziemio! Ludzie, radujcie się! Stary człowiek odchodzi! Ludzie! Ludzie! Czy można brać w posłanie własną córkę? Jerzy, brat. Jeżeli brat zabierze własność brata, czy należy mu uciąć rękę? Czy umarłym należy dawać jadło codziennie? Czy tylko od święta? Od święta. Czy świętem są narodziny dziecka? Nawet jeśli jest ślepy? Nie wiem. Nie wiem. Nie. Nie wiem. Nie wiem nic! Nie! Ona nie jest chora! Ona jest zwycięstwem pragnienia nad prawdą! A chory... Chory jest ten, co gra. Chory jest aktor, bo szuka ciebie w sobie. A jest brzydki, choć widzi i czuje. Nie będzie więc kochany. Więc wykrzywia wykrzywioną twarz. Jest jak złe lustro dla urody. Aktor jest zwycięstwem brzydoty nad urodą świata. Słyszysz? 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 Lecą! 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 Czy Bogu. Ha 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 ha
Sam, w swym dziwacznym stroju półastronauty, półbóstwa, Jerzy dociera do rozbitej przed laty w górach rakiety. Ciało Otamora leży jak leżało, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Ostatkiem sił Jerzy odnajduje pojemnik, do którego włoży zarejestrowaną przez siebie relację o tym, co się z nim, z nimi, z ludźmi tutaj stało. Wycelowuje rakietkę w przestrzeń. Zanim ją odpali, nim ostatnią płytkę z pamięcią do niej włoży, rejestruje w niej przez chwilę swoją twarz i łzy. W tunelu, gdzie dwaj astronauci oglądali pamiętnik Jerzego, gasną ekrany. Zapanowuje cisza. To trzeba wysłać na starą ziemię, mówi starszy. Patrzy na młodszego, który siedzi napięty, wsłuchany w siebie. Wróćmy do nich, do domu, mówi młodszy. Weselmy się z nimi, tańczmy, radujmy, że jesteśmy żywi. Dlaczego płaczesz, pyta starszy. Bo ja nie wiem, kim jestem. Cicho ponad nimi otwiera się włas. Do tunelu wkrada się wiatr. Wraz z nim wślizguje się dziewczyna. Ta sama, która pokazała Jerzemu oczy wymalowane na dłoniach. Ta sama, która zginęła z drugim Tomaszem nad brzegiem morza. Więc nie ta sama, tylko wiecznie do siebie podobna. Za nią, napinając łuki, schodzą do tunelu wojownicy. Po latach w to samo miejsce, gdzie rozbiła się rakieta Jerzego, przylatuje nowy pojazd kosmiczny. Jest nowocześniejszy, miękko osiada. Wychodzi z niego jeden człowiek, Marek. Do mikrofonu umieszczonego na osłonie rakiety i do oka kamery patrzącej na niego mówi: wszystko jest tak, jak w tym przekazie odnalezionym. Patrzy na skamieniałą twarz Jerzego. Są piękni, mówi. Nieco śmieszni, staromodni. Schodzę na spotkanie ludzi. Słychać jazgot w słuchawkach jego hełmu. Jak mi jest? Odpowiada Marek. Dobrze. Nie być z wami, wierzyć, że was nie ma. To był dobry pomysł. Żeby nic nie bolało. Ucałuj Azy. Wyłącza słuchawkę. Marek schodzi z gór. U ich stóp, tam gdzie można oddychać, kudli się bury tłum. To mnisi, bracia wyczekujący. Od pokoleń wpatrzeni w niedostępne szczyty, gdzie odszedł Jerzy i skąd teraz schodzi Marek. Na niego czekali, bo jest napisane w przepowiedni, że przyjdzie w odpowiednim czasie nowy, młody Bóg, zwycięzca. Ten, który ludzi wyzwoli spod przemocy okropnych, złych ptaszydeł, zwanych szarnami, stworów niepojętych, a okrutnych, które przyleciały zza morza i zamieniły ludzi w niewolników. Jaki tam ze mnie zbawca, śmieje się Marek. Ja jestem człowiekiem, takim jak wy. Przełożony zakonu uśmiecha się chytrze. Bo tak chcesz. To nie wiara tych sponiewieranych ludzi porywa Marka, ale powstanie, jakie wybucha na wieść o jego przyjściu. Wojskiem czy też policją szernów są półludzkie stwory, jakie szernowie płodzą z kobietami. Nazywa się ich morcami. Są bestialscy, silni i głupi. Stawiają zacięty opór. Mnożą się bitwy. Ostatnia z nich następuje nad morzem, gdzie osiedle ludzi wtłoczone jest pod ziemię i gdzie mieszka arcykapłan Malachuda. Thank you.
Przyszliśmy złożyć hołd na czele powstania i sprawdzić, jeśli do zwycięstwa... Jeśli! Pochwycić go! Związać! Ukarać! Powinienem cię zabić. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, kim jestem. Ani z tego, co przychodzi mi z łatwością. Pozostawała lekkość władania własną inteligencją. Szukająca dorosłego celu, podczas kiedy byłem tylko młody. Najgłupiej jest nie rozumieć swojego wdzięku. Kto wy? Aktorzy, panie. Święci. Nam nie wolno brać udziału w bitwie, ani umierać ludzi. Ani przekraczać progów. My służymy, panie. Ty jesteś ludzki. To dobrze. Ja ciebie będę mógł odegrać. Dlaczego płaczesz, dziecko? Zbieramy się od wieków, by czcić obietnicę twego przyjścia. Powstawały tu sekty samobójców i biczowników, poetów i obrazoburców. Mnisi pisali tu przepowiednie. Na górze była otrwa. Ciemność tak ciemna jak dusza człowieka. Bo dusza człowieka przyjmuje szer na panie, czyli go swoje. Usprawiedliwia jego uczynki. Rozmawia z nim, jakby śniła na jawie. To jest twój kościół, panie. Panie, oni wychodzą!
są śmieszni! Bezbronni! Bezbronne jest silne! Dobro złe, urodziwe w robakach! Ja, panie. Teraz przylecą stamtąd samorze posiłki! Marek odwiedza arcykapłana, który składa władzę w jego ręce i mówi mu o swej córce i Hezal, poświęconej zwycięstwie i kultowi starego człowieka, a w której kocha się młody wojownik Jereb. To ja rozmawiałem z Szernami. To ja żebrałem o zmniejszenie danin. To ja targowałem się o ludzkie życia. To ja starałem się zrozumieć sens bezprawia, absurdalność ich sposobu życia, mówi Malachuda. Jest zmęczony. Wiara się kończy, mówi, skoro ty przybyłeś. Teraz zaczyna się rzeczywistość. Jestem sam, książę, pośrodku lodowatego pokoju. Wpisanego w lodowatą przestrzeń. Swoją własną przestrzeń niosę w sobie, w absurdalnym kraju, w absurdalnym czasie. Jakby świat cały, ten duży i ten wewnątrz mnie, zlał się w nienawistną wizję ich ciał, szukających po sobie sensu, który w ciałach nie mieści się wcale. Tam nie patrz, panie! Szerny łapały dzieci. Robiły im... Matki opowiadały, że chciały zobaczyć demona w człowieku. Zobaczyć, jak dusza opuszcza ciało. Myście to znosili! Ich pojąć nie można, panie! Morcy mówią, że ich bliskość to bliskość poetycka. Przecież tu śmierdzi! Nie śmiej się, panie. Szerny mają oko pośrodku czoła. Tym okiem mówią, milcząc mówią, mówią. Rozumiesz najmniejszy odcień ich mówienia. Morcy mówią, że to jest piękne. To są formy. Oni mówią, że my jesteśmy ułomni. Że nie umiemy nakierować zła w sobie. Ani siły zabijają was. Od nie chcę. Nie pojmiesz, dlaczego jednym pozwalają żyć, innych tępią. Nie układaliście się z nimi! Oni się nie układają, panie! Póki nie pojęli, że mogą brać kobiety, było ich tu mrowie. Jeszcze umieli latać. Teraz leżą całymi godzinami. Patrz, tym okiem grają. My to czujemy. Przez najgrubsze mury czujemy niepokój. Wtedy widzimy wszystko. Wszystko! Nic! Nic! Nic, panie! Jest sekta naukowców, która twierdzi, że ich nie ma. Że są tylko odbiciem nas samych, wywołanym z mroku. Czym? Nie wiem. Wierzysz im? Nie, panie. A we mnie wierzysz? Kim ty jesteś? Człowiekiem. Godziny z ołowiu, noce z ołowiu, ołów w sercu, ból serca zamieniony w ołów. Myśli z ołowiu o niczym, o ołowiu. Ołowiany rak, zjadający me ciało, płynny jak ameba, ameba,
mojej samolubności i prawie do poszukiwań miejsca w większych rozkoszy. Ona gra kobietę, którą zostawiłeś, panie, aby przybyć. Co? Wszak zostawiłeś, panie, ta, którą zostawiłeś, aby przybyć. Skąd ty to wiesz? Jest powiedziane w przepowiedni. Nie pamiętaj. Czego? Proszę cię, abyś nie powracał. Dokąd? Na ziemię, panie. Bój się znaków rozpusty, znaków gnicia, popsutych znaków ślepoty na opadłym ciele kobiety. Nie bój się tego, co jest, bo jest tylko to, czego ty nie czujesz. Straszne jest dostać się w ręce Boga żywego! Azo! Tak będę się wiązywać, panie. I Hezal! Azo! Wiedziałem, że przyjdziesz. Jeżeli jesteś istotą rozumną, jak mówią, jesteś ciekawy. Myślisz, kim jest ten człowiek? Skąd przybył? Uratowałem ci życie. Nie wydałem cię. Oni by cię zatłukli, a nie dowiedziałbym się niczego. Może za to pomówisz ze mną. Przecież ja pojmę, kim jesteś. Słyszę. Staram się zrozumieć. Czy to ja? Ja to ty. Wszystko jest tożsame. Nawet gdy myślę, że rozmawiam ze sobą, rozmawiam z tobą. Nawet gdy myślę, że rozmawiam z Bogiem, rozmawiam z tobą. Ty jesteś brama. Ty jesteś tunel. Ty jesteś światło ostatniego progu. To brednie. Jak? Jak? Czym? Co to? Nie znam tego pojęcia, nie znam tego. Tego nie rozumiem. Czy jesteśmy braćmi? Że razem? Zmieniłeś tor myśli. Byłeś od krok. Ja byłem. Teraz już widzę tylko błyski. Błyski. Nie. Światło! Dlaczego powtarzasz Bóg? Dlaczego śmierć? Dlaczego zmartwychwstanie? Wróć! Wróć! Tobie jest przeżycie, bo ty nie jesteś zamknięty! Podczas powietrzej sprzeczności, którą jesteśmy, zwierzęta, zwierzęta, to rozwiązujesz we władzy! Jestem zwierzęciem! Wśród zwierząt, wilkiem w lesie. Ten, który pożarł wszystkich, jest jedyny. Jedyny on, który ma. Ci, których pożarł, to marni. Strzelaj mu puścić krwi, żeby zmora zeszła z piersi, a zimno wróciło w obręb zimna. Doskonale! Doskonale! Skąd wiesz? Dlaczego powtarza się imię? Narzuca, że oddała się mi, a ja nie oddałem się jej nigdy cały. Kiedyż jestem cały? Ja, wewnątrz którego wieczna toczy się bitwa między mrokami. Ach ty! Chodź tu!
Marto! Ludzie! Zwycięzca! Mów dalej do mnie! Bo tworzę! Ach ty! Lurda! Zakuj go! Ja z nim będę rozmawiać! Byłaś sama w towarzystwie Szewna? Pochwyciła go, dała dowód! Ślady pojawiają się na niej! Dość! Ja tu rozkazuję! Panie, prawo mówi, że kobiety ja tak... tu jestem prawem! Ja ją biorę pod moją opiekę, ona moja! Nie znam, nie znałem, co to rozkosz. Nie wiem, co to jest. Nie odpowiadać za siebie. Wszystko to twoje, panie, ty. Ty ją oswobadzasz. Jak się czujesz wobec zwycięzcy, Parku? Ja mu będę służyć ze wszystkich sił! Do zatraty! Niesprawiedliwy jest zwycięzca. Nad złem stoisz pochwyconym. Pozwól dobrym być dobrymi. Nawet cierpiąc. Tak, tak, tak. O tak. Jestem zmęczony. Zmęczony. Posłuchaj! Tyś mnie wziął. Ja jestem twoja. Byłabym poświęcona tobie, nawet gdybyś nie przyszedł. Wtedy braliby mnie wszyscy. Byłabym kobietą świątynną, a dzieci, które bym rodziła, zabijane by były. Ja godzę się na wszystko, co ty. Tobą jestem. Taka jestem, jaki jesteś ty. Kochasz Jareta? Ciebie kocham, nikogo! Ja tu przybyłem z łomności serca. Mnie zdradziła jedyna kobieta, którą kochałem. Jedyna, dla której... Dla której... To tak, jakby już nic nie miało znaczenia. Taka jest władza innych nad nami. Co mam? Kogo mam, czym jestem? Wystarczyło to jedno uderzenie nożem, aby balon zerwał się ciemny i począł dryfować, a podróżnik, budując sobie dotychczas kokon z samego powietrza, zobaczył ciemność nocy i zaczął krzyczeć. Jestem więzieniem własnej wolności. Piekle tego, kto obserwuje. Nie stać na kochanie i ciebie, i tamtej kobiety. Bądź. Nie myśl. Mnie nie będzie bolało. A jednak ja żyję! Żyję! Zabraniam ci mówić komukolwiek o tym, co tu się zdarzyło. Byłem bezmyślny. Jeśli chcesz, panie. Jestem słaby. Jestem człowiekiem! Z ziemi. Ja jestem ta, która cię wzięła w siebie. Jesteś w rozterce, panie. Nie dokończyłeś dzieła, już wahasz się, czy nie wracać. Ja wiem, z kim chcesz rozmawiać, panie. Z moim ojcem, bo ci zszedł z drogi. I z Szernym Awijem, bo ci się przeciwstawią. Czujesz się pohańbiona? Odtrącona? Kocham cię, panie, jak nikt nigdy nie będzie. A nie! Przybyłem stamtąd! Z
głębi wiary, spoza życia i śmierci i zmartwychwstania starym człowiekiem. Od dziś za brak tej wiary karać się będzie z całą surowością. Nie warci ci, którzy nie wierzą. Jerry, teraz albo odwet szernów, albo nasze zarzewie zamorze. Oby nigdy białe szernie ręce nie zabierały nam kobiet. To broń wierni, to wojsk Reda, to wojsk! Pewien jestem, że mnie rozumiesz. Wczoraj była noc, gorączka walki, dziś jest inaczej. Przyszedłem cię prosić. Oni szykują się do wyprawy za morze. Jakkolwiek byś nie był okrutny i nieludzki, musi być w tobie jakaś twoja prawda. Chciałbym porozumieć się z wami. Mówią mi o zbrodniach waszych. Ja nie wiem. No? Powiedz. Jeżeli obrazuje się w nas przemiana z widzialnego w niewidzialne, jakiej dokonujemy. Ja wierzyłem, że wszelkie skrajności wiary i złudzenia są równie bezzasadne, jak i równie mało ważne. A w głębi każdego, tam gdzie jądro, jest dobroć. A, że wszystko jest prawdą. We wszystkim, co jest, jest drobina prawdy. Ja mam robić, co chcę, jak każdy? Mówisz z taką pogardą. Ja czuję taką nienawiść twoją, obojętność. Dlaczego? Za morzem miasto jest piękne, pełne słodyczy bogactw. Ja cię nie pytam o to! Ja cię pytam. Mówiłeś o imieniu wszystkiego, o ukrytej zasadzie, o odpowiedzi. Jaka jest? Gdzie jest to miejsce, gdzie wszystko łączy się i staje jednym? Czy staje się? Ja nie rozumiem. Mów dalej, to piękne. Nie rozumiem nic. Czy jest tak? Chaos, ciemność. Słyszę, to ruch wody, nie nocy, nie ruch woli. Ja to chcesz powiedzieć. Irracjonalizm, niewolnictwo, rodzaj rytualnych morderstw ludzkich, władza jako cel, okrucieństwo jako cnota, inercja całości. To dlaczego na mnie plujesz? Nie dajesz mi nic prócz pogardy, a ona nie może cię przenieść nigdzie. Cóż, jej władza jest nieskończona nade mną. Czyja? Jesteś zwierzęciem! Ty jesteś zwierzęciem i sobą. A więc mówisz! Mówię, to ty słyszysz. Dlaczego więc mówisz? Bo dajesz jeść. Chcesz więc żyć? Nie wiem, jak myślisz, czy ja żyję. Jesteś zwierzęciem, a więc żyjesz! Czy tylko zwierzę w tobie żyje, a to, co żyje poprzez zwierzę? Ja nie rozumiem! Ty jesteś zwierzę i ja jestem zgodny, ty nie. Ja jestem odbiciem tego, co w tobie, ty nie jesteś odbiciem tego, co we mnie. Powiedz jedna tylko rzecz mnie zaciekawia, ziemia, planeta, skąd przychodzisz, co to jest? Gwiazda, rozumiesz? Gwiazda! Zapomniałem. Ich tycha! Ich
Tędro śmierci, moja śmierć, bo widzę w nich siebie. Obraz jej w ekstazie miłosnej nabitej, na niego krzyczącej. Musi się od wewnątrz zgoda dostać się do wnętrza, wydać to samo, nieskończoność jest to wewnątrz. Ja nie kocham, kochanie jest to wewnątrz, kochanie nie siebie, nie osoby, nie rzeczy. Kochając wszystko, jesteś wszystkim, a wszystko jest obojętne. Stykasz się z imieniem prawdy, z imieniem zwierzęcości, bez której nie byłoby ciebie. To poza słowami, prawda, zło. Te słowa nie znaczą nic, nic nie znaczą. Pragnę tego bólu, tego płynięcia. Teraz czuję się roztopiony w was, ciało. Bo to czujecie człowieka maszą. Przejrzystość, całkowity chłód. Jestem nikim. Zawsze byłem nikim. Nienawidziłem, pogardzałem pogodzonymi. Teraz ja jestem nudny, bogaty, bo pogodziłem się sam ze sobą. A przecież złudzenie to nie zmienia na świecie nic. Nie jest nawet zmarszczką na jego chłodnej, metalicznej powierzchni. Ja widzę. To ocean. Ty pokazujesz mi jego krasę. A! Mów wolniej. Mów wolniej. Otwierasz się. Wolniej. Jestem w progu. Boli, to boli. Tyle urody, aż boli. Nie nauczony bym był inteligentny, sprawny, inteligentny, chłodny, chętny, abym zdobywał. Nie, nie, nie mów mi o uczuciach, ja nie mam uczuć, nie zdobywam. A kto? Jak? Co mam zrobić? Rozkusz się. Te żelaza łabią ci skrzydła, robaki toczą ci skórę. Jesteś piękny, jesteś boski. Ja ciebie kocham. Panie, ja zniknąć chcę w twojej mądrości. On się chce zabić! To Bóg! To jest coś, czego nie ma wcale! On nie mówi nic, czego byś nie wiedział! Ja to nic. Słyszę! Nic! Ten Bóg jest w tobie, Bogu! Stąd ty to wiesz! Kobieta! Ja to gram! Ja to wiem! Ja umiem odczuć narodziny i śmierć! Prawdę i nieprawdę wszystkiego! Tamta przez długie miesiące kłamała! Co założyła? Ty się dopiero zaczynasz dowiadywać o innych! Zaczynasz postrzegać! Zaczynasz przeczuwać! Jedyne co jest, co ważne, to to, czego od siebie wymagasz! Jesteś za mądra! Dla mnie! On mówi do ciebie, śpiewa do ciebie, ja to czuję po niepokoju w sobie. On wyśmiewa ciebie, on mówi, że śpię, nie wziął nigdy i nie weźmiesz, że jesteś suchy i martwy i nie żyjesz wcale. Bo jesteś przedmiotem stworzony przez przedmioty i nie znasz imienia, ani sensu, ani nic nie wiesz o sobie. Ślepy człowiek, słaby! Nie, nie, nie! Zabrać go. Uczy się. Przez wiele lat zwycięstwo. Spędzane obowiązkami. W noce bezsenne. Pełne wątpliwości. Myślałem, że kiedy odejdę, ucząc się. Jak odwróconą rękawiczkę. Przenicuję całe swoje życie. Jest! Popatrz! Zawsze myślałem, są dwie drogi. Jak gdyby grając to, co gramy naprawdę, nie było zadowolenia. Teraz jest. Powiedz mi, jak mam, co trzeba. Co trzeba? Ty wiesz na pewno. Skoro wziąłeś moją córkę i uczyniłeś z niej kobietę. Ach! Czerny, co ty wiesz? Czerna w sobie pokonać nie można.
zwycięzco. Zapewne przeżyłeś to sam na własnej skórze. Jeżeli nie mogłeś pokonać jednego, jak chcesz pokonać ich tysiące? Jak widzisz, Garam. Ustępując miejsca tobie, bo ty masz działać, powróci nadzieję, jak ty odejdziesz. Czym jest nadzieja? Nadzieja jest wiarą, spełnienie sobą form. Po omacku. Ja tęsknię. Wszystko trwa, ja trwam. Coraz częściej myślę o tym, żeby zamknąć oczy i nie uczestniczyć w niczym. Ja, eunuch w krajobrazie rozpaczy. Panie, pójdziemy za morze. Dałem wam proch, amunicję. Możecie sami. Panie, przecież to ciebie wielbią. W ciebie wierzą. Na ciebie czekają. Ja ci ją oddam. Tobie potrzebna jest kobieta, panie. Dlaczego jest w Szernie zagadka chaotycznego zachowania? Dlaczego zło działa selektywnie, a w jego metodyczności jest absurd? Czy prawda jest tylko tym, co mogę pomyśleć, zrozumieć lub wypowiedzieć najbardziej absurdalnego, najbardziej okrutnego, na co mnie stać? A odwaga. Przyszliśmy zapytać się o twe zamiary, panie. Zamiary spisane są w przepowiedni. Wiadomo od dawna. Dlaczego pytasz? Panie, ukazać się musisz ludowi uroczyście. Jasne po boskie biegają miasto, że nie rozstąpiło się może. Gdyś na nie spojrzał, trzeba uchwalić podatki. Trzeba metalu, saletty, rąk do pracy. Ty się zdecydował, panie. Ludzie małej wiary. A czy w ogóle może być inaczej? Czy nie tak, kacerzu? Ty wiesz wszystko, panie. Świecie. Cóżem uczynił, że nie rozumiem ciebie? Się tobą. Jesteś w nas jak szpik w kości, jak... Coś ty powiedział? ...na istnienie. Nic jest się z panem. Pozwalasz nam się wyselić. Oni grają, że naprzód Szern w próżności swojej stworzył świat, który wydał mu się doskonały. Kiedy jednak spojrzał wzwyż, ujrzał światło, którego sam nie stworzył, a wtedy powrócił do swojej ojczyzny, a wówczas jego męska siła twórcza przemieniła się w kobiecą gotowość. Panie, jakże ja się staram! Kacerz Malachuda, jej ojciec. Kiedy dane jest pomoc, a wynieście życie z ciebie. Podważa wiarę ludu. Co mówi? Że spokój powróci dopiero po twoim obejściu. Ja nie przybyłem tu, aby nieść spokój, tylko wojnę. Kacerz Hroba. To? Uczony, panie. Ulepszył tkanie, wynalazł płyn do łuczyna. Wymierzył długość z długą. On? On twierdzi, że ziemi nie ma. Że nie było starego człowieka. Że wszystko jest głuche i puste. A tylko my jesteśmy. Światłne, które są jak zwierzę. Skąd więc ja jestem według niego? On mówi, żeś jak robak, panie. Żeś wyrzec, wiesz? Po co więc przyszedłem? Byś nie przyszedł. Ciebie wygnano. Gdzie Jerek?
Jared jest na czele defilady. Morcy, któryśmy wyłapali, będą zabijani na twoją cześć, panie. Nie mówiłeś mi, że pojmaliście kogokolwiek. Nie, nie kogo, pani, co? Ty mnie nie pouczaj, właśnie. Nikt tu nie będzie zabijany bez mojej zgody. No, przecież ty wiesz wszystko, panie. Zaiste, ty jesteś człowiek. Jak nie w twój poznaję? Unosi mnie rzeka miłości! Jest być może hańbą i rozkoszą, zdradą i bólem, ale ogarnia sobą i dobro i zło! Jest dobrem, skoro jest miłością! A przecież jedyna myśl, która powoduje ruch myśli, jedyna wierność, która daje formę czemuś, co jest chaosem mielącej się biologii, to wierność wyznaczonemu celowi. Tylko ona daje poczucie, że łuska tego chaosu może zostać spięta klamrami własnego wytworu zapewne, ale przecież własnym moim wytworem jest wszystko. I zrozumienie, że wszystko jest wszystkim, a jest studnią bez echa i bez dna. Na niej! Zwróć jej godność! Oni mnie zabiją! Zostawcie mnie samego! Czego?! Nie wierzę, żebyście byli tylko jedynie z ojców waszych. Musicie mieć po matkach coś ludzkiego w sobie. Ja odwołuję się do tego, co was człowiecze. Morcy! Zostaniecie przy życiu, jeżeli dołączycie do nas. Jeżeli z nami pójdziecie. Morcy! Matko, matko, Kajdan, dziecko. Matko. Żadnić nic, ty nic, oszernie. Wszystko ból, set ból, dzień. Ból, strach, spokój Szern, ja Szern, kiedy Szern śpiewa, ja zwierzę, ty mnie i ty śmierć, ja łuk, drzewo, trawa, morzec, ja bieg sam, ja iść, ja daleko, ty blisko, ty strach, ból. Ciężar, ty głos, ja cisza, my odejść, zginąć, płynąć, ty Szern, niech śpiewa. Widzę ziemię, trawę i las. Czuję ciepłe powietrze nad ścieżką. Lot dwóch ptaków szarych, które kojarzę ze śmiercią, czyli czuję strach. Rozkuć Avia. Właśnie i Hezal kazała go tu przyprowadzić. Co? Co?
ktokolwiek pozna świat, znajdzie trupa. A kto znajdzie zwłoki, tego świat nie będzie godny. Elem chce, by je palono na stosach. On ma rację, panie. One już niczym nie są. Dotknięcie Szerna przepala im płeć. One mówią, gdy mówić jeszcze mogą, o rozkoszy tak wielkiej, że aż ohydnej, panie. Szern dotyka w nich tego, co jest samym jądrem, samą ciemnością. Jeszcze rozwiera, wypełnia to, wyjaśnia. Mówisz to tak, jakbyś sama... Ja nic nie wiem. Nic. Nic. Czego chcesz? Co mam zrobić? Jak mam się obronić? Ja nie wiedziałem, że może być miłość tak wielka. Na ziemi jest inaczej. Jest tam dzień i noc? Tak. Biały i czarny. Tak. Miłość i nienawiść. Na ziemi się nie zabija. Zabija się, gdy się żyje. Nie. Co czujesz? Radość, siłę spełnienia. Ty mnie uczysz czegoś, o czym nie wiedziałem. Ja czuję miłość. A przecież cierpi już tylko moje ciało. Ból, który czuję, to ból fizyczny. Umiem go namacać. Umiem także... Nowa sztuka, powiedzieć sobie, odwróć myśli od niej. Niech nie będzie obecna, abyś nie cierpiał. Jakby więc poprzez obrzmiałe cierpieniem ciało, płynnie, kojąco powiedziałbym niematerialnie, rysowała się dusza. Ta nie cierpi. W niej jak w letniej rzece poznaje obojętność. Moja dusza i ja jesteśmy tożsami. Ona była piękna i sławna. Tak. Ty jej nigdy nie kochałeś. Po co to? Najjutrzejsze twoje pójście. Aby okazać cześć temu, co jest i niczego nie odrzucać z tego, czego nie ma. Namacalność zła, które widzimy dookoła siebie, poddanie się ciemnym labiryntom własnej namiętności, uwierzenie w ważność tych, co władzę mają nad nami, to ukreowanie zła, wywołanie go z ciemności. Zamiana siebie w morderczy gruczoł, który wszystko uważa za swoje własne. Dlaczego zajmujesz się kobietą, a nie? Gdyż świętość wstępuje w mężczyznę wraz z historyczną czystością nawiedzenia. Nawiedzenia przez co? Panie! Szern. A jeśli Szern to zło,
zaś Bogiem dla ciebie jestem ja. To co jest większe i spokojniejsze od Boga? Będzie wielki żar zwycięstwa. Po długiej nocy. Pilnuj. Pamiętaj. Zachowaj. Synów przed wyprawą i którzy nie płacili podatków. Jak się pamiętam? Jak się nazywasz? Sewim. Aniżem byłeś kapłanem. Będziesz służył przeciwko komu, panie? Spokojny, łagodny wiatr pcha okręty. Nim dopłyną, natykają się na pień drzewa, na którym dryfują, wygnani za brak wiary, aktor i naukowiec Roda. Naukowiec pogardliwie patrzy na Marka. Ciebie w ogóle nie ma, krzyczy. Tyś w ogóle nie przybył. Marek mu odpowiada. Jeśli zginę, idź w góry do mojej rakiety. Zamknij się w niej. Wciśnij jeden przycisk, ten czerwony. Licz na mnie, panie, krzyczy aktor. Ja ciebie będę mógł przekazać. Mój hełm z tlenem jest w klasztorze braci wyczekujących u podnóża gór, mówi Marek. Ty chytry jesteś, odpowiada Roda. Mnie zostawiasz pośrodku morza, a mówisz o górach. Tak, odpowiada Marek. Szanse mamy takie same. Marek? Marek? Marek, słyszysz mnie? Marek! Milcz. Baza! Trzeba wyjść za nim całym sobą. Jest śmierć.
Mów. Wciąż nic. A jeśli ja nie o to chciałam cię zapytać? Kiedy mówię jej prawdę, mówię jej ciemność. A jasne jest tylko to, co się formułuje przeciwko sobie. Jeśli ja nie o to chciałam cię zapytać. Tam. Ja muszę wiedzieć. Tam. Tu. Nie tam. Tu. Tam. Ja muszę zobaczyć. Sprowadzenie do fizjologii jest faszyzmem duszy. Ona maleje w niej zamiast rosnąć. Tak jakby wszystko sprowadzało się do tego, że człowiek żyjąc nie robi nic, a tworzy jedynie jako kaleka. Albo umarł.
Mistrz Jacek, mówią portierzy, stając przed nim na baczność. W wielkiej, zrujnowanej sali siedzą, ubrani w takie same stroje jak on, słuchacze. Pochyleni, zapatrzeni. Akustyka sali jest czysta. W jej biało oświetlonym końcu stoi Aza i śpiewa. Śpiewa o tym, o czym grają aktorzy. O sobie. O boskim zakochaniu w sobie. Ja. Jacek kurczowo zamyka oczy. Cofa się, potyka, wybiega. Ten szarlatan dał mi zeżrzeć jakieś świństwo. Od Marka wciąż nic? To myśmy go tam wysłali, żeby móc lepiej się kochać. Tak. Teraz. Teraz zawsze jest. Miłość, no uprawiamy miłość. Przez kilka miesięcy znikła ciebie cała dziewczęcość. Stałaś się stara, twoja twarz straszy mnie. Bo wszelkie dopchnięcie do końca doprowadza materię do samoeksplozji. Jakby poza pewną tamą była miazga na dnie jej śmierć. Jesteś znów jedną spośród wielu. Bierzesz udział w przetargu. Istniejesz na nowo przez tą sprawę miłosną. Nie wiesz jednak, że to nie ty wystawiasz cenę i wartość towarów. Na tym targowisku, że ręka, która w tobie umiera, wynicowując ciebie gruczołami na wierzch, jest ręką samej zasady targowiska. Jakby morderczą ręką, czy okiem, które znajduje przyjemność w patrzeniu. Jak zużywają się. Jak psy. Rządzą. Merdający. A któż? W nawie stoją rzędami,
wysokie po sufit metalowe biurowe szafy. W szufladach tych szaf, w setkach szuflad jednakowych, leżą lampy, podobne do lamp w starym odbiorniku radiowym. Wszystkie jednakie. Marek pochyla się nad nimi, szerny opadają go, Marek strzela. Z głowy zabitego szerna wysuwa się na posadzkę oko jeszcze błyskające i Marek bezwiednie i niemo powtarza za ostatnim jego błyskiem: to wszystko. Tysiące szernich oczu, tysiące szernich mózgów leży, czekając w szufladach. Na ścianach świątyni Marek widzi freski. Zgniłe, zeplałe, ale czytelne. Szerny na tronach, upozowane, pompatyczne, święte szerny, szerny zdobywcze, szerny wpatrzone w najwyższego szerna, wpatrzonego wyżej jeszcze, z uwielbieniem, w obłoki. Marek mówi niemo: do domu, do domu. Widzisz? Można dojść do stanu, w którym trzeba się przyznać. Poddać, wypuścić z siebie kiszki, jakby uznając, że tylko to jest wewnątrz. A widok tych kiszek jest rezygnacją z sekretu, wystawieniem na ja, wyzbyciem się swojego ja. Bez reszty. Ty. A jeśli nie ty, to kto? Ja! Radzi jesteśmy z twojego przybycia. Lecz wyruszyliście tak licznie, a wracacie garstką. Wojna, choroby. Mówił mi Eret, którego wysłaliście przodem, że zrobiliście wszystko, co w ludzkiej mocy. W ludzkiej. I nic poza tym. Gdzie Jerec? Przecież jest przy tobie. Odesłaliśmy ci go z posiłkami. Jak chciałeś. Nie pamiętasz? Chorowałem. Słyszeliśmy właśnie. Za co? Za brak wiary. Oczywiście. To nie wiara wymaga dar łaski, ale życie sam. Dlaczegośmy się cofnęli, panie? Trzeba było tam dla człowieka do końca, do końca. Powiedziane jest, kto poznaje siebie, poznaje Boga. Ja już wiem, kim jestem. A ty, bracie? Od twojego wyjazdu mnożą się tajemnicze morderstwa, panie. Panika ogarnia lud. Tyś się cofnął. Gniew ich będzie straszny. Gdzie ich Ezal? Ich Ezal! Ich Ezal! Thank you.
Wstawaj! 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 Jesteś jedynym człowiekiem, którym nie ma tajemnicy. Mówisz o niej, ale nie wierzysz. Jesteś jak zwierzę, idące tropem. Za zapachem stale tym samym. Jesteś aktorką, grającą wartość uczucia. Jego przemijalność. Przemijalność. Jesteś biologią, spekulującą o tajemnicy poprzez brzuch, który ładujesz gorąco, które mylić się z nią samą. Bądźmy grzeszni i martwi. Wołamy z przepaści. Pozwól. Daj nam doczołgać się do łaski Twojego zmartwychwstania. Rozpłynąć się w Twojej dobroci. I zaznać łaski miłosierdzia, aby wraz z Tobą osiągnąć zmartwychwstanie. Tajemnicą. Bośmy mali. Dlaczego chowasz się? Tak tęskniłem! Ja! Bez ciebie! Ja czekam! Wiedziałam, że nic się nie liczy prócz mojej wierności, mojej czystości i naszego oddania sobie! Dlaczego nie pozwolisz się dotknąć? Mówisz tak niewyraźnie! Może chorzy jesteśmy, panie! Na zło i bezwolność! Może żyjemy jak wrzody, a ty chcesz łożyć nam los! Może zwracam się jak choroba w stronę nowości. Nie rozumiesz siebie! Słodkie są moje uściski, pamiętasz, panie? Ale niczym wobec rozkoszy, które ciało może zaznać. Jeśli chce, panie, jak tylko w zgodzie i zrozumieniu, że się jest ciałem. Jestem ciałem, panie! Rozdwojenia. Sam świadomość w rozdwojeniu. Rozdwojeniem jest ta przygoda. Rozdwojeniem życie jako Bóg. Myśl o podwójności najlepiej zała się z moją naturą. To sprzeczność pomiędzy formą a pożądaniem, odpowiedzią a językiem ciemności, więc jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Pójdź, panie. Panie! Panie! Twój pojazd, panie! Bracia wyczekujący widzieli, jak się unosi w górę na słupie ognia! Ja już nie chcę widzieć. Ja chcę wiedzieć. Ja chcę być tam. Ty tu! Tam nic! Tam nie ma! To wszystko!
Ty możesz umrzeć. Ja ciebie proszę. Ja się nie boję umierać. Obnażyć ludzi porównym! Zniszczyć fałszywą nadzieję! Oni się nie zgodzą. No to my sami! Armaty! Przeciwko komu? Miastu! Miastu! Zanim stał się. A stańcie się tymi, którzy przechodzą mimo. Thank you.
Nad głową Marka siada Szern Avi. Patrzy ciekawski. Szydzi. Witaj, bracie. Bez tego oka, które ktoś zaprogramował dla was, któreście sobie może zaprogramowali sami, gdy jeszcze umieliście myśleć, mówi Marek. A ciebie, odpowiada Szern, kto zaprogramował? Kim jestem? Pyta Marek. Szern mięsi nieco brudu na drzewie krzyża w szponie i odpowiada: tym. Z tej ciemności czy wyjdę kiedykolwiek? Pyta Marek. Jak to boli, bracie, nieprawdaż? Odpowiada Avi. Jacek strzela do niego. Szern spada na piasek, kręcąc się w piasku coraz wolniej, jak zamierająca zabawka, powtarza: miłość, miłość, miłość. Siła! Moja siła, tyś mnie opuściła! Kto? Co? Dlaczego? Witaj, łasko. Ile wolno się godzić? Jak wielkie czuć miłosierdzie, aby się samemu nie zamienić w szera. W kasynie astronauci grają w ruletkę i bakarata. Jacek przechodzi, słuchając strzępów rozmów. To nie on był winien wszystkiemu. Był zwierzęciem wśród zwierząt, wilkiem w lesie, mówi ktoś. Kto inny? Dusza ma swe siedlisko nie w mózgu, lecz w formie. Ktoś trzeci? Anioł symbolizuje przemianę z widocznego w niewidoczne, jakiej dokonujemy. Telewizyjne ekrany ustawione z boku sali ożywają, pokazując to, co widzi kamera umieszczona na rakiecie Marka. Widać, kamera uruchamia się na ruch lub ciepło ludzkie, bo do rakiety pełzną, podając sobie hełm z tlenem, naukowiec Roda i aktor. Jacek krzyczy do nich, ale oni nie słyszą. Ostrożnie przemykając obok martwego ciała Jerzego, aktor i Roda wchodzą do rakiety. Dyrektor kasyna chwyta Jacka pod ramię. Mistrzu, mówi, szukają pana. Strajki, demonstracje, sprzysiężenie gnostyków. Ci, co wiedzą, powinni... U końca stołu do bakarata siedzi Ihezal w sukni Azy. Śmieje się wyzywająco. Patrzy na Jacka. Wokół niej zgromadzili się adoratorzy. Na ekranach pojawia się twarz asystenta Jacka. Mistrzu, jest sygnał. Mówcie do nas. Gdzie Marek? Kto was wysłał? My was widzimy. Nad wami jest białe, okrągłe światło. Pod nim jest oko, które was widzi. Mówcie do niego! Jedziemy do wnętrz ziemi, gdzie jest prawda i szczęście człowieka i wytłumaczenie wszystkich tajemnic. My... Mam rację. Od zawsze. Rację. Nie! On oszalał. Nie. On przedstawia. A...
Mistrzu, możemy ich ściągnąć do nas. Są na tyle blisko. Mistrzu. Niech lecą. Mistrzu, dokąd? Na starą ziemię. Jacek odwraca się od ekranu. Bardzo powoli osiada na kolanach i chyli się ku ziemi. To atak serca. Jacek umiera. Astronauci rzucają się na pomoc. Uderzenia pięściami w klatkę piersiową. Nic nie pomaga. Z kąta sali mistrz Jacek patrzy na własną śmierć. Astronauci szamoczą się przy jego leżącym ciele i nikt nie zwraca na niego uwagi, gdy wychodzi z kasyna na dwór. Jest zmrok. Ognie palą się na stepie. Przy ogniskach siedzi plemię, to samo. Jest tam jeździec i jest dziewczyna z oczami na dłoniach, tak podobna do Ichezal. Jacek podchodzi do niej, ona wstaje, otwiera ramiona. Kamera wchodzi w ciemność jej bliskości. Słychać równe bicie jej serca. Po chwili tętent konia oddalającego się po stepie. Ostatnie ujęcie filmu zapisane w scenopisie brzmiało tak. 428. Pełny. 3 metry. W blasku świtu koń pędzący przez step bez jeźdźca. Decyzją wiceministra kultury i sztuki, podsekretarza stanu do spraw kinematografii, zdjęcia do filmu na Srebrnym Globie zostały przerwane wiosną 1977 roku. Ekipa przebywała wówczas nad Bałtykiem, a komplet dekoracji i kostiumów koniecznych do zakończenia prac nad produkcją wszczętą 2 lata wcześniej wreszcie powstał i oczekiwał we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, na Mazurach i w górach Kaukazu. Wszystkie te dekoracje, kostiumy i rekwizyty zostały zniszczone. Pracownicy wytwórniani, garderobiany, scenografowie przez lata całe przechowywali w magazynach i we własnych mieszkaniach to, co udało im się uratować. Kończę ten film myśląc o nich. Zaś mały dramat tego filmu i wielki, oby szlachetny dramat naszego życia będą splatać się dalej we wspólną sieć wzlotów i porażek. Nazywam się Andrzej Żuławski. Jestem reżyserem filmu Na Srebrnym Globie.